Cześć, witam na kanale Format C w kolejnej części kursu Worda. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, w jaki sposób dostosować do swoich potrzeb interfejs użytkownika. Dowiecie się, jak dodać nową kartę z grupami i zestawem narzędzi. Aby to zrobić, wybieramy plik, opcję, dostosowywanie wstążki. To jak widać, mamy karty główne, one są widoczne w górnej części interfejsu użytkownika. Aby dodać nową kartę, wybieramy przycisk Nowa karta. Możemy zmienić nazwę tej karty. Na przykład moja karta. I możemy dodać do niej grupę. Jedna jest dodana automatycznie. Możemy zmienić jej nazwę. Grupa pierwsza. Dodamy kolejną grupę, grupę numer 2 i tutaj mamy zestaw narzędzi, które możemy przypisać do danej grupy. Możemy wybrać z popularnych poleceń, możemy wybrać wszystkie polecenia dostępne w programie Word, to już jak nam pasuje. Ja przyporządkuję kilka poleceń do grup, pokazać jak to działa. To do grupy drugiej, tutaj damy do grupy drugiej i załóżmy trzecią funkcjonalność do grupy drugiej. Klikamy OK. Jak widać, na górnej części interfejsu pojawiła się nowa karta, którą dodaliśmy, z podziałem na dwie grupy. Grupa pierwsza i grupa druga, ze wszystkimi narzędziami do nich przypisanymi. W taki sposób możemy w dowolny sposób skonfigurować interfejs użytkownika tak, aby pracować jak najwydajniej i jak najwygodniej. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się, cześć.